Poznaliśmy laureatów wielkopolskiej odsłony szóstego konkursu historycznego Patria Nostra. Konkurs jest skierowany do polskiej młodzieży w kraju i za granicą. Jego celem jest propagowanie naszej historii i wzmacnianie postaw patriotycznych. Akcja Kuczera, czyli śmierć kata Warszawy. To zwycięska praca wielkopolskiej odsłony konkursu Patria Nostra. Budżet ograniczony, ale daliśmy sobie z tym radę. Największe problemy były oczywiście z autami cywilnymi, pod względem takim, że no przejeżdżało auto. Cieszymy się jako grupa, że jesteśmy tutaj i uczymy się bardzo dużo, bo historia to jest bardzo ważny temat i powinniśmy się edukować na ten temat, w szczególności o historii Polski. Już po raz szósty młodzież przygotowała specjalne etiudy filmowe nawiązujące do polskiej historii. Mogą za pomocą urządzenia, które jest cały czas niestety z nimi, robić tego typu pożyteczne filmy, ponieważ przez to się uczą. W wielkopolskim konkursie udział wzięli uczniowie z 66 szkół w Polsce, a także młodzież polonijna z Danii, Ukrainy i Białorusi. Coraz więcej młodzieży przystępuje do konkursów Patria Nostra. Poziom pracy jest coraz wyższy. W roku bieżącym mamy 300 szkół z Polski i z Polonii świata. W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy. Ich prace będą emitowane na telebimach w polskich miastach.